Prezydent Poznania z pogardą mówi o osobach niezaszczepionych, cymbały czerpiące wiedzę z Facebooka. Ilu poznaniaków, w tym też ilu swoich wyborców, obraził Jacek Jaśkowiak i dlaczego? O tym porozmawiam już teraz z publicystą, prawnikiem, mecenasem Mikołajem Drozdowiczem, którego bardzo serdecznie witam przy naszym telefonie. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Tak się zastanawiam po tych słowach, jakich jeszcze musi użyć słów prezydent Poznania, by mieszkańcy naszego miasta przetarli oczy i zauważyli, kto nimi rządzi? Panie redaktorze, to nie wiem, czy tutaj te słowa są obraźliwe, bo ja jestem osobą jeszcze niezaszczepioną. Nie wiem, czy się będę szczepił i kiedy ewentualnie, rozważam to. Mhm. Natomiast myślę, że problem sprowadza się tak naprawdę nie do obrażania, tylko do pewnej postawy, która jest znacznie ważniejsza niż jakieś emocjonalne wyrażanie opinii na temat innych ludzi. Wydaje mi się, że problem sprowadza się do tego, że takie wypowiedzi obnażają, czym naprawdę i kim są politycy lewicowi. Pan prezydent Jaśkowiak jest niewątpliwie klasycznym przedstawicielem lewicy, taki neomarksistowski XXI wieku i wypowiedzi o cymbałach to jest jedno, ale przede wszystkim wypowiedzi o tym, że należy zmuszać ludzi do podejmowania jakichś decyzji, które dotyczą ich osobiście. To są wypowiedzi, które w oczywisty sposób pokazują taki właśnie totalitarny sposób myślenia. I w tym sensie te wypowiedzi może nawet nie są takie jak ta kompletnie niedorzeczna wypowiedź, ale one są w pewnym sensie pouczające, bo pokazują tak naprawdę, z kim mamy do czynienia. I warto o tym przypominać, bo coraz więcej pokoleń Polaków, zwłaszcza młodych ludzi, nie do końca rozumie, nie do końca pamięta, także z własnych doświadczeń, z własnego życia, Czym jest lewica? Lewica to jest po prostu antywolność. Lewica to jest zawsze jakaś forma totalitaryzmu. Czasem bardziej miękka, czasem bardziej twarda, ale to jest zawsze jakaś forma totalitaryzmu. No i w tym przypadku można mieć takie podejrzenia, rozumiem, o taką właśnie formę, tak? No tak mi się wydaje, że tak naprawdę pan prezydent, który jest też takim dyżurnym pozorem naszego miasta, otrzymuje różne maski, ale przy takich wypowiedziach bardzo emocjonalnych chyba ta prawdziwa twarz, to prawdziwe oblicze jego jako polityka lewicowego wychodzi. I tak jak mówię, no, mnie to nie obraża, bo trudno, żeby się obrażać na wypowiedzi niekoniecznie rozsądne i mądre przedstawiciela władzy publicznej. Są inne powody, które traktowałbym bardziej osobiście i bardziej emocjonalnie, żeby mieć do kogoś urazy czy żal, ale wydaje mi się, że to jest tak naprawdę kwestia ideowa i kwestia pewnej pragmatyki rządzenia, z którą też warto, żeby Polacy, żeby Poznaniacy się w jakiś sposób, nie chcę powiedzieć oswajali, ale w każdym razie, żeby byli przygotowani do tego, że tak naprawdę o naszą wolność trzeba walczyć. Ja chcę jeszcze jedno, panie redaktorze, zaznaczyć, żeby to na samym początku naszej rozmowy wybrzmiało. Ja nie jestem absolutnie żadnym antyszczepionkowcem. Mm-hmm. Ja uważam... No tak, tutaj nie rozstrzygamy tego sporu właśnie, czy się szczepi, czy nie, bo to jest jakby kwestia indywidualna, prawda? Wydaje mi się, że trzeba wierzyć nauce, to nie znaczy, że zawsze trzeba wierzyć naukowcom. Nauka, celem nauki jest ustalenie, objaśnianie prawdy. Nauce należy wierzyć i nie ulega wątpliwości, że bardzo wiele szczepień, bardzo wiele szczepionek przyczyniło się do tego, że z wieloma chorobami, choroba Hailego Medina, ospa czy gruźlica, ludzkość radzi sobie bardzo dobrze w tej chwili, albo nawet te choroby już w ogóle nie występują. I to jest zasługa szczepionek. Natomiast w przypadku szczepionki na COVID-19 jest jednak bardzo poważny problem związany z tym, że ta szczepionka, czy te szczepionki, bo to są przecież różne preparaty, zostały dopuszczone do obrotu w takiej ekstraordynarnej procedurze. I w sensie takim dosłownym. I tempie, tak. Mhm. Tak, to jest bardzo szybkie tempo. Nie przeprowadzono wyczerpujących, dogłębnych badań klinicznych, bo po prostu nie było na to czasu. Ja nie chcę tego krytykować, ja nie chcę nikogo zniechęcać do szczepionek, ale chcę zwrócić uwagę, że właśnie ta świadomość bardzo często związana z tym, że ludzie stawiają pytania, zastanawiają się, ona nie wynika z tego, że to są głupi ludzie, którzy, tak jak pan prezydent Jaśkowiak ich określa, czerpią wiedzę z Facebooka, tylko to są ludzie, którzy właśnie starają się dociec prawdy, oni starają się jednak we własnym zakresie podjąć decyzję, tak, w pełni świadomość, sprawa, która jest dla nich bardzo ważna. No, przypomnijmy też, że prezydent podpisał list, namawiał też innych samorządowców do rządu, żeby
wprowadzić obowiązek szczepień. I tutaj można by dyskutować, prawda? Bo może nawet prezydent ma rację, tylko no, używanie tej formuły albo później też, co się też pojawiło w tej wypowiedzi, groźby takie, że propozycje na przykład wyłączania ludzi niezaszczepionych z korzystania z hoteli, restauracji, kawiarni, siłowni, no to tutaj już mamy jakiś problem, prawda? Panie redaktorze, to jest kilka płaszczyzn. Płaszczyzna etyczna i emocjonalna to jest jedno, już o tym powiedzieliśmy, ale tak naprawdę, gdyby się do tej wypowiedzi odnieść z punktu widzenia logiki, z punktu widzenia prawa, to tutaj widać absurdalność, niedorzeczność tej wypowiedzi. Przecież pan prezydent Jaśkowiak zapowiedział, że on chyba od 1 lipca nie będzie się spotykał w ogóle bezpośrednio z osobami zaszczepionymi. Ja nie podejrzewam, żeby ktokolwiek pośród obywateli Poznania rzeczywiście na tym stracił, bo nie wiem, czy perspektywa osobistych spotkań z panem Jaśkowiakiem jest jakoś szczególnie istotna dla kogoś. No ale halo, ale chwila, ale przecież to jest też jednak, prezydent jest jednak urzędnikiem wynajętym przez wyborców, tak, prawda? Czy jako to urzędnik ma prawo do takiego, do takiej decyzji? To jest pytanie. Panie redaktorze, na sprawach, chcę zwrócić uwagę na inny aspekt. W istocie rzeczy pan prezydent Jaśkowiak swoją wypowiedzią zniechęca, torpeduje proces szczepień. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli on, który jest osobą zaszczepioną, to pan prezydent Jaśkowiak to zresztą publicznie opowiadał, że chyba w marcu się zaszczepił. Tak, i to jakoś tak przedwcześnie nieco, tak, wykorzystując, no, tam, że jest jakimś wykładowcą i tak dalej. Sprawa może mniej istotna w tym wypadku. Chodzi o to, że jeżeli on jako osoba zaszczepiona w tej chwili publicznie mówi o swoich lękach przed tym, że on może na skutek kontaktu z osobą niezaszczepioną stracić zdrowie, a nawet życie, to pojawia się pytanie o to, jakie on świadectwo daje właśnie owej wiary w naukę. Jeżeli on zakłada, że szczepienia chronią przed zachorowaniem, to on powinien właśnie deklarować, że on nie boi się w tej chwili żadnych kontaktów z kimkolwiek, bo jest zaszczepiony i głęboko wierzy w to, że te szczepionki są skuteczne. A jeżeli on, mimo że jest zaszczepiony, twierdzi, że on się boi o swoje życie, o swoje zdrowie, boi się zakażenia, to pojawia się pytanie, po jasne licho on się szczepił, skoro nadal się boi. To wynika z prostej logiki, jak się wydaje, prawda? Rada Miasta Wałbrzycha przyjęła ostatnią uchwałę przymuszającą do obowiązkowych szczepień, ale według ekspertyz prawnej, między innymi wydanej takiej ekspertyzy przez Instytut Ordo Iuris, no nie ma na to podstaw prawnych żadnych. Czy samorządy powinny narzucać takie rozwiązania? Panie redaktorze, to nie tylko samorządy nie mają podstaw prawnych, ale w przypadku takiej sytuacji, jaką mamy do czynienia ze szczepionkami przeciwko COVID-19, nawet i ustawodawca nie ma prawa narzucać nikomu obowiązku zaszczepienia. Można zachęcać. Ja też w wielu przypadkach, na przykład w przypadku ludzi starszych, w przypadku moich rodziców, którzy też są już, można powiedzieć, ludźmi w wieku emerytalnym, ludzi schorowanych, to na pewno jest bardzo ważne, żeby ludzie się szczepili, bo to ryzyko związane z ewentualnym zachorowaniem na COVID jest niewątpliwie znacznie większe niż jakieś tam niewielkie ryzyko związane z przyjęciem szczepionki. Tak. Ale w sensie prawnym, panie redaktorze, mamy do czynienia jednak, i to trzeba sobie jasno powiedzieć, z eksperymentem medycznym. I to nie jest mój wymysł, to nie jest jakiś głos kogoś, kto gdzieś tam właśnie czerpie wiedzę z Facebooka, tylko to jest odniesienie się do treści obowiązujących przepisów. Zgodnie z artykułem 21 ustęp 2 ustawy o zawodzie lekarza, eksperymentem medycznym jest między innymi wprowadzenie nowych albo tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu, i to trzeba podkreślić, osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby chorej. To jest eksperyment medyczny. Mamy do czynienia z preparatami, które choć przeszły uproszczoną i przyspieszoną procedurę rejestracji, dopuszczenia do obrotu, to jednak są obwarowane chociażby tym, że w umowach z rządami, także z umową z Unią Europejską, koncerny farmaceutyczne produkujące te szczepionki wyłączają albo w każdym razie w istotny sposób ograniczają swoją odpowiedzialność. Więc mamy do czynienia niewątpliwie z eksperymentem medycznym i nie jest niczym złym, jeżeli ktoś dobrowolnie na własną odpowiedzialność, na własne ryzyko bierze w czymś takim udział. Natomiast powiedziałem o tym, że także ustawodawca nie może nikomu nakazać brać udziału w tego rodzaju operacji.
informacjach, dlatego że zgodnie z artykułem 39 Konstytucji nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. Koniec, kropka, to jest kwestia prawna, a nie kwestia jakichkolwiek czy ich przekonań, ideologii, wiary lub niewiary, skuteczność szczepionek. Czy jakichkolwiek obraźliwych słów rzucanych pod adresem poznaniaków. Bardzo panu dziękuję, panie mecenasie, za ten komentarz i za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dobrego popołudnia. Publicysta, prawnik, mecenas Mikołaj Drozdowicz był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.